Witajcie serdecznie na kanale Turecka Oliwka, z tej strony Ania. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj dalej mamy aktywny część, dalsza część naszego aktywnego weekendu i dzisiaj jedziemy do Lupis Worldu. Powiem Wam, że dzieciaki wczoraj były mega zmęczone i o godzinie 22 po prostu popadały jak muchy, ale dzisiaj o godzinie już 8 wstała córa, 8:15 wstał synek, najstarszy trochę dłużej pospał. Ja jeszcze dopijam sobie moją kawunię dzisiaj, bo coś mi trochę głowa pobolewa chyba po wczorajszych atrakcjach i szaleństwach. Jedziemy zaraz dalej się bawić. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Dzisiaj wyglądam jak człowiek, troszeczkę już inaczej wyglądam, się czuję lepiej. Jakoś Wam powiem, że nie czuję się dobrze z tym, jeżeli nie jestem umalowana. Jakoś takie mam opory do nagrywania, no ale wiadomo, na basenie człowiek nie będzie się przecież malował. A nie była na basenie. O, moja córa przyszła się za nim przywitać. Chcesz coś powiedzieć? Przywitaj się. Co powiesz ciekawego? Na basen. No jak było na basenie? Fajnie. Pływałaś? Tak. No super. A teraz jedziemy gdzie? To, na basen. Na kulki. Na kulki jedziemy, tak? Super. To będziemy się szykować, jedziemy i postaramy się coś tam również dla Was nagrać. A tymczasem do później. My już jedziemy do naszego Lupisia. Będziemy się tam fajnie też bawić. Cieszycie się, Melisa? Cieszysz się, że jedziesz na kulki? Tak. Tu popatrz, w kamerę. Cieszysz się? Tak. Pomachaj. Kamila, ty się cieszysz? Pipot. Och, Pipot został w domu. Tak zwany popit. No cóż, bywa i tak. Zajechałaś? Idziemy na kulki? O, patrz, chłopaki zaś do przodu wyrwali. Igor! Tor saneczkowy. Jupi! No, wstawaj. Thank you.
Idziemy? Co? No to mamusia ma tędy przejść? No dobra, idziemy, dawaj. Tylko mama jest trochę większa niż ty. Jeszcze z plecakiem. No jestem, idziemy dalej. Grasz, Melciu? Zobaczcie, tutaj jest nasz meczet w Gdańsku. Jest minaret i taki jest tu budynek, on jest odnowiony. W tamtym roku skończył się jego remont. Aczkolwiek pokażę wam go w środku następnym razem, bo jestem już tak padnięta, że nie mam siły, żeby tam wchodzić. My powoli będziemy wracać już do domu. Dzieciaki się wybawiły. Jest już po 16:00, więc dzieciaki dzisiaj naprawdę się zaś wybawiły. Ale dzisiaj wracamy ciut szybciej, dlatego że trzeba spakować się do szkoły. Muszę przygotować młodszym plecaki z odzieżą do przedszkola i żłobka, dlatego że ta pogoda jest różna i co jakiś czas trzeba tą odzież też wymieniać. Więc to będziemy szykować. No porządna w końcu kąpiel. No i dzisiaj chcę ich tak w 7:30 już położyć spać, żeby też porządnie wypoczęli. No także tak to wygląda. Jeszcze może zajdziemy na jakieś dobre lody, bo obiecane były lody. Jakiś obiad w domu albo obiadokolacja, bo to już taka pora bardziej obiadowo-kolacyjna. No i co? I tyle z naszego dzisiejszego dnia. Życzę wam wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Jeszcze tej namiastki tego weekendu i do zobaczenia mam nadzieję niedługo w kolejnym moim filmie. Gorszy Rus!